Zaczynamy od dobrej wiadomości dla mieszkańców Politanic. Miasto przystępuje do opracowania dokumentacji technicznej na budowę dróg w ulicach Dalekiej, Wiosennej, Zimowej i Górniczej. To duża inwestycja, ponieważ sama dokumentacja będzie kosztować ponad 800 tysięcy złotych. Pamiętajmy o tym, że w ramach tego wchodzą wszystkie możliwe media, podziały, czyli dzielenie działek, te, które będą potrzebne pod pozyskanie pod poszczególne drogi. Także osiedle Politanice zmieni swoje oblicze. Opracowanie dokumentacji pozwoli miastu starać się o środki zewnętrzne na budowę dróg. Jesteś właścicielem nieruchomości i chcesz ją przyłączyć do miejskiej sieci sanitarnej? Nic prostszego, wystarczy skorzystać z oferty spółki Wodkan, która inwestycje zrealizuje kompleksowo. Takie podłączenie jest to bardzo dobrym działaniem chroniącym nasze środowisko naturalne, ale też taki pozytywny efekt ekonomiczny dla mieszkańców, ponieważ wiadomo, że korzystanie z naszej sieci kanalizacji sanitarnej jest o wiele tańsze niż właściwe eksploatowanie i korzystanie czy opróżnianie szamp. Wszystkich informacji na temat przyłącza udzielają pracownicy Wodkanu pod numerem telefonu 44 634 90 00. Starsi mieszkańcy naszego miasta zyskali kolejne miejsce, w którym mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, rozwijać pasje i zainteresowania. Mowa o nowym klubie seniora Przyjaciele Bełchatowa. Jest to niezwykle ważne z tego punktu widzenia, że dzisiejszy czas jest czasem trudnym dla osób samotnych, dla osób starszych. Takie miejsca, gdzie osoby mogą się spotkać, razem porozmawiać, wspólnie zrealizować jakiś projekt, napić się herbaty, wypłakać do najbliższej osoby są niezwykle potrzebne. Członkowie klubu mają mnóstwo planów oraz pomysłów na wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizujemy różnego rodzaju wyjazdy. Wyjazdy sanatoryjne, wyjazdy wakacyjne. Organizujemy przy każdej okazji spotkania taneczne. Klub działa w Gwarku na osiedlu dolnośląskim. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 17. I zmieniamy temat. W piątek 22 grudnia kilkudziesięciu bełchatowian zasiadło do wspólnego stołu podczas miejskiej wigilii, którą prezydent Mariola Czechowska zorganizowała z księdzem dziekanem Zbigniewem Zgodą oraz druhami bełchatowskiej OSP. Już kolejny rok pamiętamy o wszystkich tych, którzy przeżywają trudności życiowe, bądź pozbawieni są rodzin i zwykle samotnie spędzają święta. Cieszymy się, że są dzisiaj razem z nami i możemy choć kilka chwil spędzić wspólnie, łamiąc się opłatkiem, składając życzenia i śpiewając kolędy. Myślę, że Pan Jezus przychodzi po to, żebyśmy dostrzegali drugiego człowieka. Może tego bardziej jeszcze, który potrzebuje więcej zrozumienia, trochę czasu, miłości. My to robimy dla nich, nie dla siebie. Tylko dla nich, żeby dać tą cząstkę, żeby usiedli z nami, poznali, jak to jest w ten wigilijny wieczór, usiąść, porozmawiać, zjeść potrawy wigilijne, poczuć się jak w pełnowartościowej rodzinie. Bardzo tu jest miło i ładnie i co rok chodzę na takie spotkania, bo naprawdę bardzo lubię. Podczas miejskiej wigilii serwowane były tradycyjne polskie potrawy świąteczne. Paczki żywieniowe trafiły także do kilkunastu niepełnosprawnych bełchatowian. Przed nami najgorętsza noc w roku, czyli Sylwester. Z tej okazji miasto wspólnie z Miejskim Centrum Kultury przygotowało muzyczną propozycję. Artyści z Buena Vista Music Show zabiorą nas na gorącą Kubę. Będziemy się bawić w rytmach salsy i rumby. Zapowiada się szampańska zabawa. Sylwestrowy koncert rozpocznie się o godzinie 20. A skoro o Sylwestrze mowa, pamiętajmy, że nasza huczna i wystrzałowa zabawa może wywołać ogromny stres u zwierzaków, dlatego pracownicy bełchatowskiego schroniska apelują o rezygnację z fajerwerków i petard. Większość zwierząt, jeżeli chodzi o takie bodźce typu huk, rozbłyski, to jest coś, co jest bardzo stresujące. Niektóre naprawdę bardzo przechodzą to tak traumatycznie. Bądźmy empatyczni, myślmy nie tylko o sobie i o swojej rozrywce, ale też o innych. Więcej porad dotyczących tego, jak pomóc zwierzakom przetrwać sylwestrową noc, znajdziecie na stronie schroniska oraz na bełchatów.pl. Na koniec mamy jeszcze informacje dla miłośników jazdy na łyżwach. W okresie noworocznym miejska ślizgawka będzie otwarta w nieco innych godzinach niż zazwyczaj. W Sylwestra, czyli w niedzielę 31 grudnia, lodowisko zaprasza od godziny 9 do 15. W nowy rok ślizgawka będzie zamknięta, natomiast we wtorek 2 stycznia czynna będzie zgodnie z harmonogramem.
Thank you.